Ten trakt porodowy składa się w tej chwili z czterech niezależnych sal porodowych i w jego skład wchodzi również nowoczesna, myślę, że najnowocześniejsza na Śląsku sala operacyjna. Z punktu widzenia logistycznego jest to bardzo duże ułatwienie i bardzo duży krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa naszych pacjentek, ponieważ nagła decyzja o ciąży cesarskiej może być wykonana w ciągu kilku minut bez konieczności transportowania pacjentek po całym budynku czy po różnych piętrach. Do tej pory mieliśmy trzy niezależne sale porodowe. W tej chwili ta liczba zwiększy się o jeden, czyli mamy cztery niezależne sale porodowe z węzłami sanitarnymi, z możliwością odbywania porodów rodzinnych, z możliwością odbywania porodów w pozycjach wertykalnych, z możliwością odbywania porodów w wodzie. Są te sale klimatyzowane, są te sale pod stałym monitoringiem, czyli w tej chwili możemy obserwować i pilnować bezpieczeństwa naszych pacjentek non-stop przy konsoli położniczej, a także w dyżurce lekarskiej. Także jest ten komfort i bezpieczeństwo w tej chwili na najwyższym poziomie. Projekt Rodzić przy bezbólu ruszył już pełną parą. W tej chwili nasze pacjentki, nasze rodzące mogą konsultować się z anestezjologami i po wypełnieniu odpowiednich formalności mieć znieczulenie zewnątrzopłodowe czy też inne do porodu. No a dzięki nowemu traktowi porodowemu i zorganizowaniu stanowiska anestezjologów przy tym trakcie porodowym będzie to jeszcze bardziej dostępne. Tym samym mam nadzieję, że hasło rodzić bez bólu, rodzić po ludzku zyska nową jakość. Rozwiązania tego oddziału, tego traktu porodowego spełniają, myślę, wymagania nie tylko medyczne, sanitarne, wymagania bezpieczeństwa, ale przede wszystkim jest to piękny oddział i piękne miejsce, gdzie można rodzić dzieci, piękne miejsce, gdzie można przychodzić na świat. I dzięki temu, tej przebudowie, temu remontowi też zyskaliśmy, no myślę, najładniejszą salę porodową, najładniejszy trakt porodowy na Śląsku.